Dzień dobry, ja nazywam się Klaudia Lachcik, a wysłuchacie podcastu Architektura Powinna. Dzisiaj rozmawiamy o kooperatywach mieszkaniowych głównie w Holandii, a gościnnią podcastu jest Małgorzata Mader. My się musimy też nastawić na, na takie myślenie, że dobra architektura to niekoniecznie jest architektura z Pinteresta, tylko to jest taka, a szczególnie mieszkaniowa, taka architektura, w, do w której dobrze się mieszka. Więc my, my zawsze wychodziliśmy z założenia, że lepiej mieć średnią architekturę, ale zadowolonych klientów niż fantastyczną architekturę a klientów takich, którzy, znaczy, a klientów niezadowolonych z efektu i, i, i nieprzywiązanych do tych rozwiązań. Małgorzata Mader jest architektką, badaczką, twórczynią inicjatywy Okno na kołp, świeżo obronioną doktorką na Wydziale Architektury Politechniki Łódzkiej. No a temat jej doktoratu poniekąd łączy się z naszym dzisiejszym tematem skupiającym się na alternatywnym modelu mieszkaniowym, który staje się coraz bardziej rozpoznawalny w Polsce, a jest zdecydowanie bardziej rozpowszechniony w Holandii, czyli temat kooperatyw mieszkaniowych. Rozmawiamy dzisiaj o współprojektowaniu budynków, o procesach kooperatywnych potrzebnych do realizacji takiego przedsięwzięcia, o tym, czym są w ogóle kooperatywy, dla kogo one są, o co w nich chodzi, jak się przeprowadza takie procesy. Pogadamy o dochodzeniu do wspólnej racji, o konfliktach, jednym słowem o wadach i zaletach, ale pogadamy również o aspektach ekonomicznych. O tych socjalnych, o tych architektonicznych. No i skupimy się na wątku holenderskim, ale na sam koniec powrócimy również do perspektywy polskiej. Także bardzo serdecznie zapraszam na rozmowę ze specjalistką w tym temacie, Małgorzatą Mader. To po pierwsze serdeczne gratulacje w związku z obroną doktoratu. Dziękuję serdecznie. To była ciekawa droga. Tak się zastanawiam, czy faktycznie po obronie doktoratu to jest tak, że ten temat teraz, którym się zajmowałaś, to tym bardziej ciekawie się o nim opowiada, powiedzmy tak, bardziej na luzie i mniej formalnie. Czy trochę czujesz, że już jest tak przeżarty ten temat, że trochę już jest może nudny i właśnie przetarty? Ciekawe pytanie, bo ja potrzebowałam trochę przerwy od tego tematu. Bo jak się tyle lat pracuje nad czymś i, i zgłębia, i w końcu trzeba napisać to, co się zgłębiło, a potem obronić, to ja potrzebowałam przerwy. Miałam takiego kaca po pisaniu <grym> pracy. Dystansu. Tak, ale wydaje mi się, że już ten czas, kiedy praca była złożona i, i do obrony, trwało to dosyć długo, bo w, w Polsce broniłam doktoratu na Polskiej Uczelni. Czekałam na recenzję przez pół roku, więc przez te pół roku już zdążyłam nabrać dystansu. A teraz od złożenia pracy minął już rok. Także od bo złożyłam pracę we wrześniu zeszłego roku, także jubileusz odpoczynku od doktoratu już mam za sobą. Czyli już bardziej na luzie można o nim opowiadać i pewnie to nie jest tak, że się od tematu teraz odcinasz, tylko Faktycznie tym bardziej z zaciekawieniem go zgłębiasz. Czy jest w ogóle jakiś konkretny powód, dla którego zajęłaś się tym tematem? A tematem, przypomnijmy, jest partycypacja mieszkańców w tworzeniu środowiska mieszkaniowego, czyli właśnie współprojektowania budynków. Ja się tym tematem zajęłam z dwóch powodów. Pierwszy to osobisty. To znaczy, mieszkalnictwo dotyka każdego. Temat mieszkalnictwa jest bliski każdemu, dlatego że wszyscy musimy gdzieś mieszkać. I ja postanowiłam, po, właściwie jeszcze w trakcie tego, jak byłam na studiach magisterskich, wyjechać na praktykę Erasmus do Amsterdamu i dostałam się tutaj do biura architektonicznego SS Studio na, na praktykę. I już wtedy ten temat mieszkalnictwa. Stawał się dla mnie coraz bliższy, bo był to problem po prostu, żeby znaleźć to mieszkanie. W efekcie znalazłam mały pokój, co wtedy kosztował, to był 2015 albo 2014 rok, kosztował mnie 475 euro za miesiąc, co na, na tamten moment wydawało mi się bardzo dużymi pieniędzmi za 7 metrów kwadratowych. Co stanowiło być może 100% niemalże wypłaty za praktyki. Tak. Tak, tak, bo dostawałam z, z uczelni 500 euro i dostawałam dodatkowo jeszcze z biura 350, więc miałam łącznie 850 na to, żeby być w Amsterdamie. Jak sobie przeliczyłam to na złotówki, no to pomyślałam, że pewnie wystarczy. No. Mhm. Oczywiście to nie wystarczało nawet wtedy. Więc to jest jedna rzecz. Zaczęłam się zastanawiać, jak ten problem mogę rozwiązać, gdzie mogę szukać jeszcze mieszkania, które albo będzie tańsze, albo po prostu bardziej dostępne dla mnie. A drugą przyczyną, dlaczego zajęłam się kooperatywami mieszkaniowymi, jest to, że wtedy, kiedy praktykowałam w biurze, SESY Studio już zajmowało się projektem 14 domów w Utrechcie w procesie kooperatywnym, tak zwanym CPO, czyli grupowy klient prywatny. I tam grupa 14 rodzin po prostu inwestowała wspólnie w swoje środowisko mieszkaniowe. Więc ja weszłam w ten proces, który już był w trakcie, ale to była jeszcze faza koncepcyjna, więc miałam okazję pracować przez właściwie całą fazę koncepcyjną i wykonawczą, fazę składania pozwolenia na budowę i całe perturbacje związane z kryzysem mieszkaniowym, który uderzył gwałtownie w 2015 roku w tamtym obszarze. Ceny zaczęły rosnąć gwałtownie, dużo znaków zapytania było, czy ten projekt ma szansę zostać i, i być zrealizowany, czy być może będzie się grupa musiała wycofać. Miałam to szczęście, że wzięłam udział w całości tego procesu, który zakończył się sukcesem. Zaczęłam się interesować w związku z tym, czym kooperatywy mieszkaniowe mogą być i, i w którym kierunku to zmierza, czy są alternatywą dla mieszkalnictwa, czy się to opłaca. I tak zrobiłam temat swojej pracy magisterskiej, bo też oparłam o, o, o koncepcję kooperatywy mieszkaniowej. Tym razem w Łodzi, w hali jednoprzestrzennej po produkcyjnym budynku. I y, miałam to szczęście, że wygrałam też kilka konkursów architektonicznych dzięki temu projektowi. Skoro wygrałam te konkursy i miałam jeszcze taką walidację z zewnątrz, że okej, okay, świat poklepał mnie po, po plecach, że fajny, fajny temat, postanowiłam jeszcze go kontynuować w swojej pracy doktorskiej. I tak już minęło, nawet nie liczę, 8, 9, 10 lat, jak, jak ten temat. No, niedługo będzie 10, jak zajmuję się tym tematem, od strony naukowej i praktycznej. Rozumiem, że na początku, przy tych pierwszych praktykach w Amsterdamie, to był taki temat pewnie nieco egzotyczny. Dla ciebie, a w tym momencie, no nie dość, że w Holandii to jest, może nie standardem, ale bardzo znaną i popularną alternatywą, jeśli chodzi o y, budowanie zarówno budynków jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. To w Polsce też już coraz więcej o tym się mówi i powstają pierwsze projekty. Ale zanim o tych właśnie modelach CPO i procesach kooperatywnych, to wspomniałaś o wielkim kryzysie mieszkaniowym który występuje w Holandii od kilku, kilkunastu lat i aktualnie mówi się, że mamy jedną z najniższych dostępności mieszkań w całej Unii Europejskiej. Chociaż widziałam też dane z Deloitte'a ostatnio, że jeśli chodzi o wynajem, to z drugiej strony też często się wskazuje na Europę Środkową i Wschodnią. Jeśli chodzi o zakup mieszkań w przeliczeniu. Na ile wypłat potrzebujesz, a, aby zakupić y, daną przestrzeń, to też dane wskazywały na Czechy i Słowację. To nie zmienia faktu, że w Holandii ta dys dysproporcja pomiędzy osobami szukającymi mieszkania a podażą rynkową jest ogromna. Dane też podają, że około 400 tysięcy Holendrów jest w kryzysie mieszkaniowym. To znaczy, że nie stać ich na wynajem albo na kupno mieszkania. Mówi się też, że jakby ten kryzys przynajmniej jest bardzo mocno widoczny wśród grupy studentów, którzy są też zmuszeni mieszkać u rodziców znacznie dłużej niż by chcieli, czy by wypadało. Zagraniczni studenci są czasem proszeni o nawet rezygnację ze studiów, jeśli nie będą w stanie znaleźć miejsca zamieszkania. Także sytuacja jest naprawdę poważna i ten kryzys jest naprawdę poważny. Czy jesteś w stanie przybliżyć nieco tło wydarzeń, które doprowadziły do tego kryzysu, albo przynajmniej jakby wskazać kilka aspektów, dlaczego Holandia właśnie zmaga się z takimi wielkimi cenami nieruchomości, z taką małą dostępnością mieszkań, w tym między innymi mieszkań socjalnych. Gdzie to ma swój, jakieś takie najważniejsze punkty w tej niedalekiej historii. No, spróbuj, spróbuję opowiedzieć trochę o historii, ale zanim o historii, to może jeszcze powiem nieco, bo, bo wyszło się od statystyk, o, o sytuacji. Ja lubię się posługiwać dostępnością mieszkaniową i terminem dostępności mieszkaniowej. Przyjmuje się, że za mieszkanie dostępne uznaje się takie mieszkanie, które jego cena miesięczna nie przekracza 30% całości dochodu danej rodziny. Jeżeli, jeżeli ten dochód przekracza 30%, to mówimy o tym, że rodzina, gospodarstwo domowe jest przeciążone kosztami mieszkaniowymi. Więc Holandia, jak patrzyłam, w 2021 roku była na szóstym miejscu spośród krajów w Unii Europejskiej, które mają najniższą dostępność mieszkaniową. Ten problem pogłębił się rok później, 2022, ale nie było już, badania Eurostatu nie opisywały tej statystyki pod kątem dostępności mieszkaniowej. Wiadomo było, że pensje w, w krajach Unii Europejskiej rosły wolniej niż koszty mieszkaniowe. Więc możemy powiedzieć, że ten problem w 2022 jeszcze był większy niż w 2021. To trochę wyhamowało w, w roku kolejnym, czyli 2023 pensje zaczęły rosnąć, natomiast koszty mieszkaniowe w stosunku do pensji i przychodów gospodarstw domowych zaczęły spadać. Więc jest jakieś światełko w tym tunelu, ale jasne. Dlaczego nie lubię się posługiwać też takim parametrem, ilu mieszkań brakuje, bo ja nie do końca wiem, jak, jak to jest liczone. Nie? Więc szacuje się, że 400 tysięcy, ale mamy też takie zjawisko zmniejszania się gospodarstw domowych Czyli coraz więcej w Holandii mnoży się jednoosobowych gospodarstw domowych. Więc jeżeli mówimy o tym, że każde gospodarstwo domowe potrzebuje swojego osobnego mieszkania, no to, to tak, to faktycznie ta, ta, ta statystyka może być trochę zakłamana w kwestii tego, ile, ile rzeczywiście mieszkań brakuje. No i tutaj jeszcze trzeba doliczyć to, że jest sporo mieszkań, które są nieużytkowane. Czyli no, możemy powiedzieć, że pustostany, ale to nie tylko pustostany, bo też istnieje takie zjawisko, które no, jedno gospodarstwo domowe może posiadać kilka mieszkań, które, a, a zasiedlać wyłącznie jedno w, w jednym czasie. Mhm. Czyli tak zwane te mieszkania inwestycyjne. Tak, na przykład mieszkanie inwestycyjne. Z tym, że jeżeli mieszkanie inwestycyjne jest wynajmowane, no to wtedy no, no, nie jest ono puste, więc chociaż tyle. A jeśli chodzi o tło? Czyli dlaczego tak w Holandii jest, dlaczego ta dostępność mieszkaniowa jest niska, dlaczego brakuje dalej mieszkań, to ja lubię sięgać 60 lat wstecz do lat 60., bo początek lat 60 to jest taki moment w historii Holandii, kiedy władze holenderskie uznały, że w sumie poradziły sobie z ilościowym kryzysem mieszkaniowym i postanowiły postawić na jakość. Oraz dotować korporacje mieszkaniowe. A korporacje mieszkaniowe to są takie instytucje, nie lubię mówić spółdzielnie mieszkaniowe, dlatego że jest to odrobinę inna formuła niż polskiej spółdzielni mieszkaniowej. Więc żeby te pojęcia się nie myliły, to, to używam bezpośredniego tłumaczenia z języka niderlandzkiego woning czyli korporacja mieszkaniowa. Duże instytucje, które były dotowane przez państwo z funduszu, państwowego na zarówno budownictwo socjalne, jak i wtedy jeszcze budownictwo wolnorynkowe. rynkowe znaczy, wolno, te mieszkania nie były sprzedawane, one pozostawały we własności korporacji mieszkańców, były wynajmowane, czyli tak zwany najem średni, ale też ten najem droższy, z droższej półki. Jednocześnie w latach 60. promowana była polityka związana z zachęcaniem ludzi do tego, żeby sami budowali swoje domki jednorodzinne. I, I właściwie pojęcie zeufbał wtedy się rodziło. I to była tak zwana polityka rozproszenia. I czym jest to pojęcie zeufbał? Zeufbał w dosłownym tłumaczeniu samobudowa, czyli my sami budujemy, realizujemy swoją potrzebę mieszkaniową, budując nasze własne mieszkanie. Czy to jest dla budynku jednorodzinnego, czy dla budynku wielorodzinnego, ale właściwie ten, to w, w, w ramach budynków wielorodzinnych później to pojęcie z, zaczęło funkcjonować. Najpierw zeufbał. No, czyli sami budujemy swój dom. I, I łącznie z tym, że państwo postanowiło też udzielać kredytów preferencyjnych na budowę własnych domów. Rozrastały się przedmieścia, wiadomo, i inwestowali w, równocześnie w działalność korporacji mieszkaniowych. Które się rozrastały i w efekcie w, już w latach 80. państwo zaczęło odczuwać obciążenie finansowe. No, inwestowaniem w, w działania korporacji mieszkaniowych. W tym czasie około 10% z tego, co pamiętam, 10% budżetu państwa szło na, na finansowanie mieszkalnictwa tworzonego przez korporacje mieszkaniowe. I od lat 80. państwo uznało, znaczy mówię państwo, ale, ale chodzi mi głównie o, o polityków, którzy byli w, w tamtym czasie u władzy, że być może te koszty, które oni inwestują w mieszkalnictwo, powinno być przerzucane jednak na, na inwestorów, a nie w całości na takie budownictwo finansowane częściowo przez, przez, przez państwo. I sukcesywnie zaczęli zmniejszać budżet dla, dla korporacji mieszkaniowych. Skutkiem zmniejszania tego budżetu no, było przerzucanie trochę odpowiedzialności, coraz więcej, ale to było w ramach prywatyzacji, w ramach takiej strategii prywatyzującej mieszkalnictwo. Dalej. To był też czas, kiedy zaczęły się burze związane z, z ruchami skuterskimi na przykład w samym Amsterdamie, co też jest ciekawe w kontekście walki o, o mieszkalnictwo i o renowację i rewitalizację miast. Ale o, to, to chyba nie jest kluczowy temat. Ale te korporacje mieszkaniowe też w jakimś procencie budowały mieszkania socjalne. Tak. Budowały mieszkania socjalne, w zależności od tego, która korporacja, jakie miała zainteresowanie, mogła to robić. Ale już w 1988 chyba ówczesny sekretarz stanu, Eneus Herma, wygłosił notę, która, która ewidentnie mówiła o tym, że zamierzają korporacje mieszkaniowe w całości sprywatyzować. Dodatkowo jeszcze ograniczając ich działalność do budownictwa socjalnego. Czyli Powiedzieli: Dobra, to jest wasz sektor. Sektor mieszkań socjalnych jest, jest dla was, ale nie możecie budować niczego innego. To, tym się będą widocznie zajmować inne instytucje czy inwestorzy prywatni. I tymi inwestorami prywatnymi stali się deweloperzy po prostu. Skutkiem takiej polityki było to, że zmniejszała się ilość mieszkań socjalnych, bo część korporacji. Musiała finansować budowy, które miała zamierzone z, z, własnych, z własnych pieniędzy. Wcześniej te pożyczki, które były dla korporacji też były bezzwrotne w dużej części albo w całości. Teraz finansowanie było w całości po stronie, czyli po 1988 właściwie w całości musieli, musiały te instytucje radzić sobie z, z finansowaniem swoich inicjatyw. Także rynek się podzielił, sprywatyzował, zadziało się też trochę to co, to, co w Polsce dostrzegamy teraz i w wielu krajach Europy, czyli spora migracja ze wsi do miast, zwiększało się zapotrzebowanie na mieszkania, a jednocześnie powstała ta luka najmu o średniej cenie. Tak, tak widzę tą historię. A co się stało z mieszkaniami socjalnymi? To znaczy, część zasobów pozostała we władaniu korporacji mieszkaniowych. W latach 80. też zaczęły dziać się strajki, bo było jasne pozwolenie rządu, że ceny tej, tej półki, najmu, którą, którą, która była we władaniu korporacji mieszkaniowych, te ceny można podnosić, więc ten najem nie był regulowany. A część majątków korporacji mieszkaniowych została wyprzedana. To znaczy, tak jak podobnie jak u nas, prywatyzacja. Spółdzielni mieszkaniowych, tak podobnie w Holandii zachodziła też prywatyzacja zasobów we władaniu korporacji mieszkaniowych, czyli stawały się mieszkaniami własnościowymi, prywatnymi. Czasami całe budynki, czasami części. Teraz ogranicza się możliwości dotyczące wykupu takich nieruchomości. Czyli trochę tak, ta prywatyzacja sektora mieszkaniowego właśnie szczególnie korporacji mieszkaniowych, które miały dostarczać m.in. mieszkania socjalne, ale też czytałam, że przeróżne afery korupcyjne w tych korporacjach, które się tam zadziały, no ale też chęć dywersyfikacji rynku mieszkaniowego, to wszystko sprawiło, że w pierwszej dekadzie XXI wieku władze zaczęły wdrażać to self-pout, czy to była taka idea właśnie m.in. jak uzdrowić ten rynek w jaki sposób, w jakiś sposób zdywersyfikować modele budowania i trochę uzdrowić ten system, trochę tak, trochę nie. Dlatego, że teraz już musimy rozdzielić się na konkretne miasta. Ogólnie w Holandii bardzo dużo odpowiedzialności zostało przerzuconej na włodarzy miast i na samorządy właśnie w tej fazie prywatyzacyjnej. Jeśli chodzi o samoziałpał, to ja się będę posługiwać przez przykładami Amsterdamskimi, i amsterdamską polityką, ale z zaznaczeniem, że jest to dosyć wyjątkowa sytuacja na tle innych miast Holandii. No dlatego przede wszystkim, że, że Amsterdam jest bogatym miastem, ma wiele możliwości. Tym bardziej może tąpnięcie roku 2008 wpłynęło na to, jakie ruchy wykonało to miasto i ono też. Ma możliwość wykonania tych ruchów dosyć szybko w stosunku do miast, które nie są tak bogate i nie mają, nie mają zwyczajnie takich możliwości. Po roku 2008, 2000, w roku 2000 właściwie pojawiła się koncepcja tego klienta grupowego, prywatnego, którego nazywamy grupą budowlaną, kooperatywą czy jakkolwiek. Natomiast jeśli chodzi o systemowe rozwiązania, to właśnie Amsterdam jako pionier zaproponował, Systemowe rozwiązanie dla kooperatyw mieszkaniowych po roku 2010. Zrobił to w ten sposób, że zaczął po prostu dzierżawić grunty pod budowę. Wynikało to właśnie z, z tego momentu, że korporacje mieszkaniowe nie, nie dowoziły swoich zleceń, deweloperzy przestali dowozić swoje zlecenia, a miasto chciało wyrobić limity związane z ilością powstających mieszkań. Miasto uznało, że sp spróbują w takim razie zwrócić się w kierunku zewbau, wykorzystać to narzędzie. Jako narzędzie miastotwórcze, jako narzędzie tworzące społeczności zakorzenione w danym miejscu, a dodatkowo pozwoli to też osobom, które będą inwestować w ramach zewbau i pojedynczego zewbau i grupowego w swoje własne mieszkania, zaoszczędzą pieniądze. Tak, żeby nakreślić to, Zelfbau rozumiem jako ta jak najbardziej ogólna definicja wszystkich przeróżnych inicjatyw, które znajdują się pod nią, czyli CPO, które wspomniałaś na samym początku, ale też jakieś właśnie wąko operacji, te korporacje, czy, czy przeróżne inne modele samobudowania, to wszystko to się mieści w worku pod tytułem Zelfbau, czyli sa samobudowania. Tak, słuchacze, nie widzę, ale kiwam głową, że, że tak właśnie jest. Czyli to są te inwestycje PO, czyli prywatny y, klient, który buduje dla siebie, ale ja bym to ujęła też takim pojęciem mieszkalnictwa non-profit, y, albo właśnie not-for-profit. Mhm. Założenie jest takie, że budujemy dla siebie, więc nie chodzi o to, żeby. Żeby to mieszkanie sprzedać, tylko my budujemy dla siebie, żeby w nim nie, mieszkać. Czyli nie zaspokajać potrzeb związanych z nabijaniem sobie kieszeni, pieniędzmi ze sprzedaży, później mieszkania. Tylko że po prostu robimy to, dlatego że potrzebujemy miejsca do życia. Mhm. Okej. Okay. To ym, wracając do Amsterdamu i strategii miasta w kontekście, wspierania tego typu inicjatyw i tego typu nowych modeli budowania, to oprócz dzierżawy gruntów były właśnie jakieś inne formy wsparcia tych procesów? Oprócz dzierżawy gruntów, no to myślę, że ważną formą wsparcia, bo to, to, to jest pozafinansowa forma wsparcia, ale istotne było zaprojektowanie samego procesu, czyli przeprowadzenia grupy, która potencjalnie chce inwestować w jakimś miejscu, przez kolejne kroki, aż do powstania budynku. Mhm. I ja może opowiem króciutko o, o tym, jak te kroki wyglądały, bo strategia Amsterdamu polegała też na tym, że my nie, jako grupa nie musimy inwestować dużo na początek. Tylko małymi krokami najpierw jakaś rejestrujemy się na samym początku w tak zwanej cardback. Ja to nazywam koszykiem. Tam rejestrujemy, że, że jest. Co najmniej wśród nas 25% osób, które będą tworzyć kooperatywę, i czekamy na, na to, aż pojawi się działka. No i w momencie, kiedy pojawiała się działka, miasto informowało grupę, że taka działka jest i mogą wchodzić w kolejne kroki inwestowania. I to jest powiedzmy działka, która jest przeznaczona dla tego typu inicjatyw. To nie jest działka, którą deweloper może yy, wydzierżawić od miasta. Tak jest. To jest tak, tak zwanym w ramach przetargu ograniczonego. Mhm. I tak na boku teraz mhm. no, nowa ustawa o kooperatywach mieszkaniowych w Polsce właśnie wprowadziła ten instrument. Czyli, że nasze samorządy, a właściwie gminy, które... które mają, dysponują gruntem, mogą też ogłaszać przetargi ograniczone dla tego instrumentu, czyli albo w przypadku Polski dla małej spółdzielni mieszkaniowej, nowo powstałej, albo dla kooperatywy mieszkaniowej. I wtedy deweloper i kooperatywa nie konkurują ze sobą na, na tym polu, no bo umówmy się, trudno jest konkurować ze sobą, która profesjonalnie zajmuje się budową mieszkań w cenie, w. Mm -hmm. Zdecydowanie. Prędkości inicjatywy. Wydaje tak mi się takie pytanie wtedy narzuca, no bo to miasto decyduje, która działka będzie dla dewelopera, a która dla inicjatyw mniejszych grup. No tu na, na poziomie planowania przestrzennego miasto i tak wyznacza, które, które działki dla jakich parametrów zabudowy nadają się, albo w ich ocenie się nadają. Akurat sama pewnie dobrze wiesz, że, że Amsterdam dość precyzyjnie określa parametry zabudowy dla konkretnych miejsc. Bardzo duża jest odpowiedzialność po stronie projektowania, po stronie projektantów w skali urbanistycznej, żeby parametry dla działki były precyzyjnie opisane. Łącznie z tym, że jest zarys bryły i, i ilość mieszkań, która może i, i określa takie warunki graniczne. Amsterdam dodatkowo jeszcze. Robił tak zwane paszporty na działki. kawał passports. I w tych kawał passports, oprócz tego, że, że, był, że był plan miejscowy, w Cable passports były określane bardziej szczegółowe warunki, które grupa powinna spełnić, żeby ten grunt był dla niej przypisany i żeby, on, żeby akurat ta grupa mogła skorzystać z działki i zbudować na niej swoje. Miejsce. Ok. To jak dalej idziemy w tym procesie, rozumiem, że grupa zapisuje się w pewnym systemie pojawia się działka i jest to przeprowadzone w procesie jakiegoś takiego przetargu, bo rozumiem, że może być kilka grup zainteresowanych daną działką. Tak, może być kilka grup zainteresowanych daną działką, i to się zdarzało. Więc jest potem faza wywiadów i faza takiej ewaluacji projektów. I miasto, rozmawiając z grupą, wczytując się w ich plany inwestycyjne. Ale na zasadzie konkursu architektonicznego, niejako? Czy to raczej są innego typu wymagania? Tam było kilka aspektów branych pod uwagę. Między innymi architektura, ale również takie aspekty czysto społeczne związane z, no, no nie wiem, chociażby z tym, jak grupa się zna, jak się komunikuje, jakie ma plany związane z. Z budową mieszkań, które nawet jeszcze są poza, poza tymi osobami, które budują, bo zwykle, jeżeli wymagają tylko czterech rodzin, dla budowy ośmiu mieszkań, no to liczyła się wizja. Więc nie tylko wizja związana z projektowaniem architektonicznym, ale w ogóle wizja związana z życiem w mieście czy w danym miejscu. Ale też finansowe aspekty, czyli na ile realne jest to, co grupa proponuje w stosunku tego, do tego, co możliwe jest do wykonania w, w, w ramach tej działki czy, czy w ramach rynku. Miasto ewaluowało te projekty pod wieloma kątami. Także no nie jest to wtedy ten aspekt wyłącznie finansowy, który się spotyka u nas w przetargach. No nie wiem, na budowę placu, prawda? Mm -hmm. Czyli dosyć dużo, miasto dosyć sporo zainwestowało w to, żeby ten aparat wokół, wokół kontroli projektów kooperatywnych był kompetentny i, i sprawdzał faktycznie, jakie plany mają grupy. Być może nawet bardziej ostrożnie niż w przypadku innych inwestycji. A jeśli mówimy właśnie o tej grupie kooperatywnej, to rozumiem, że w skład tej grupy wchodzą nie tylko mieszkańcy, ale na przykład projektanci czy różne inne partie i aktorzy. Tak, to jest ważny temat, który poruszyłaś. Bo około 2016, czyli po 6 latach od momentu, kiedy miasto zaczęło wychodzić z inicjatywą dzierżawy gruntów, to samo miasto zaczęło zauważać, że w skład grup bardzo często wchodzą profesjonaliści. Architekci albo osoby, które już się wcześniej zajmowały branżą budowlaną chętniej stawały się częścią grupy. Właśnie dlatego, że wiedziała, jak to robić. Zdarzało się też tak, że no, te projekty były lepiej przygotowane, więc zaczęły grupy, które miały profesjonalistę na pokładzie wygrywać z grupami, których, które tego profesjonalisty nie miały. Jak przeprowadzałam wywiad z Sofii Wala, która robiła budowała budynek w Bałkslotycham, -e czyli w takim na, na w takim kwartale, w którym wszystkie budynki miały być jako grupy CPO, czyli jako kooperatywy mieszkaniowe. Na północy Amsterdamu. Na północy Amsterdamu, tak jest. No to ona powiedziała, że jedyną grupą, która nie dowiozła do końca projektu, była taka, która profesjonalisty na pokładzie nie miała. Ale na pokładzie to znaczy zewnętrznego zatrudnionego, czy profesjonalisty wchodzącego w skład tej grupy, która w przyszłości również zamieszka w tym budynku? To znaczy oni chcieli wszystko poprowadzić samemu. Ta grupa. Ja dokładnie nie wiem, co zaszło nie tak, bo nie, nie prowadziłam żadnej rozmowy z osobami, które tą grupę tworzyły. W każdym razie skala inwestycji, która była w Bałkślocie i stopień skomplikowania procesu spowodowało, że no na pewno nie było na, na pokładzie w sensie w składzie grupy, mhm. ale oni próbowali też kontrolować to, kogo dopuszczają do samego procesu. Zależało im na tym, żeby faktycznie to zrobić oddolnie. I z tego, co wiem, grupa się rozpadła, została in, inna grupa, została przejęła tą działkę, mhm. taka, która miała lepiej przygotowane, przygotowany cały proces inwestycyjny, projektowy i, i, i udało się ukończyć całość procesu. Mm. Jeśli chodzi o takie współprojektowanie, to jakie Ty masz doświadczenie, jeśli chodzi o dochodzenie do wspólnej racji, do rozwiązywania konfliktów? Bo to jest takie, taka pierwsza impresja, może, którą słuchacze, słuchaczki też będą. Mieli, że no nawet w zespole projektowym, architektonicznym, z klientem może dochodzić do wielu konfliktów, nieporozumień, innych racji, innych celów. A jeśli mówimy o nawet większej grupie, nie profesjonalistów, a po prostu przyszłych mieszkańców, to jest taki proces, taki zespół no, turbo partycypacji, gdzie faktycznie każda jedna osoba jest maksymalnie zaangażowana i chce maksymalnie dopasować projekt do swoich osobistych doświadczeń. Umiejętność kompromisu może być bardzo takim wymagającym elementem. To jest bardzo ciekawe pytanie. I to jest pytanie, z którym ja się spotykam bardzo często w kontekście polskim. Pierwszy element, który w mojej ocenie jest istotny, to to, że w tych procesach ja już nie mówię o partycypacyjności, staram się nie mówić, zdarza mi się, ale raczej wolę mówić o tym współprojektowaniu, bo partycypacyjność zakłada pewną odgórność, że ja robię proces, a ty w tym bierzesz udział. A współprojektowanie oznacza, że my jesteśmy równymi częściami tego procesu. Jeśli chodzi o moje doświadczenie w kwestii współprojektowania, no to ja mam takie dwutorowe, że z jednej strony badałam różne procesy, w których nie brałam udziału w ramach pracy doktorskiej, a drugie to jest, są te procesy, w których faktycznie brałam udział jako, jako projektantka, jako architektka. Zebrałam trochę doświadczeń innych osób, zebrałam trochę doświadczeń swoich. Są różne strategie na to, jak radzić sobie z konfliktami w grupie. Bo konflikty powstają. Wiadomo, to w każdym możliwym procesie, nawet jeśli nie chodzi o mieszkalnictwo, ale tak samo jak sama zauważyłaś, z klientem, nawet jak jest jedna rodzina, dla której się coś projektuje, to trzeba być bardzo transparentnym i najlepiej wszystko tłumaczyć. I myślę, że transparentność to jest jeden z, jedna z opcji na to, żeby każdy z klientów rozumiał dokładnie, czemu niektóre decyzje zapadają. Co nie wyklucza też sytuacji spornych, i na to też się przyjmuje pewne strategie. Różni architekci różne te strategie mają. Jedna architektka, z którą rozmawiałam, ona bardzo szczegółowe ramy wyznaczyła. To znaczy, my robimy tak, że, że mamy maksymalnie dwie korekty. Każdy, Jeśli chodzi na z... przykład o wybór rozwiązań architektonicznych. Tak, y... tak, tak, tak. Że mamy dwa okrążenia mm -hmm. i po mm -hmm. tym czasie, jeżeli grupa nie podejmie decyzji, to architektka ją podejmuje. Okay. Okay. Ale to była dosyć radykalna strategia. Większość architektów, którzy zajmują się procesami od początku współprojektowania, raczej nastawia się, że będzie to proces demokratyczny. No ale to już zależy dokładnie od grupy, od tego, kto się zajmuje. Planowaniem strategicznym dla takiego procesu. W Amsterdamie i w ogóle w Holandii wytworzyły się też zawody związane z prowadzeniem procesów kooperatywnych, czyli mediatorzy, osoby, które koordynują sam proces, nie wchodzą w projektowanie, nie wchodzą w, w, w rozwiązywanie konfliktu, ale wspomagają grupę, żeby, żeby łatwiej było przejść całość procesu decyzyjnego. Trochę za dużo używam słowa proces, ale no nie ucieknę od tego. Także tutaj zależy, jaka jest struktura grupy. I, I tu byśmy musieli też wejść w bardziej socjologiczne aspekty. Zauważyłam, że zwykle jest osoba, która, która jest bardzo aktywna. Musimy pamiętać, że w procesach kooperatywnych. Procesy po prostu wymagają bardzo dużego zaangażowania. Ludzie, którzy biorą w nim udział, to nie jest ich zawód. To jest jakaś część ich życia, więc oni wracają z pracy po ośmiu godzinach i, i muszą kolejne kilka spędzić na tym, żeby podjąć decyzję na tym podjąć decyzję dotyczące tego, jaki kolor okien wybrać. Tak, a z drugiej strony to też są osoby, które świadomie wybrały taki rodzaj budowania, taki rodzaj procesu, więc też są raczej wszyscy. Bardziej zaangażowani, aniżeli kupno mieszkania od dewelopera, itd. Tak, dalej. tak Także... jest. to jest zwykle motywacja, która jest, to jest finansowa motywacja, bo, bo to jest oszczędność na marży deweloperskiej w zamian za swój czas i swoje zaangażowanie. To jest coś za coś. My płacimy mniej za budowę. Ale płacimy no, czasem. Płacimy dużo. czasem, płacimy czasem. A czy faktycznie jest to nie wiem, potwierdzone na przypadkach, że ta korzyść finansowa w takim modelu budowania występuje? Że te nie wiem, 20% można zaoszczędzić? Nie wiem, jak jest w ogólnej statystyce, nie wiem, dla całego państwa, dla całego miasta. Natomiast badałam to dla kilku projektów. Badałam to na obszarze Hauthave. To porównywałam mniej więcej ceny mieszkań, które były na rynku pierwotnym, wystawione na sprzedaż przez deweloperów w danej chwili i sprzedane. To Czyli na przykład, ch chyba to było dla roku 2016, czyli w momencie, kiedy zaczynały powstawać tam pierwsze projekty kooperatywne, i do momentu zakończenia, czyli roku 2020. I jak porównałam potem ceny tego, ile, właściwie kwoty, ile zapłaciły osoby, które w procesie kooperatywnym brały udział, w stosunku do cen na rynku pierwotnych mieszkań, to to dochodziło nawet do 50% mniej. Ale z kolei, no jeżeli mówimy już o, o cenach w Hautave, no to faktycznie mieszkania były zbudowane taniej, ale przez to, jak wzrosły ceny w, w tym obszarze, no to teraz ich cena jest kilkakrotnie wyższa w ogóle. Bo z tego, co pamiętam, jak liczyłam, wychodziło 3,5 tysiąca za metr. Tyle zapłacili osoby, które tam mieszkanie wybudowały w ramach MO. Ale to o tym MO to jeszcze może powiemy. To jest taki proces łączony między kooperatywnym a, a tym profesjonalnym. I one płaciły około 3,5 tysiąca euro za, za metr kwadratowy. Teraz te mieszkania sprzedają się za ponad 10. Więc jest to kosmiczny, kosmiczny wzrost cen. No bo umówmy się... Procesy kooperatywne i, i inwestycje w ramach kooperatyw mieszkaniowych, no nadal jest to rynek mieszkalnictwa prywatnego. I nie ma siły, żeby zabronić ludziom po jakimś czasie sprzedaży tego mieszkania. Zwłaszcza w takiej sytuacji skrajnej jak Hauthave, że te wzrosty cen są koszmarnie wysokie. Więc jeżeli za sprzedaż jednego mieszkania w Hauthave ja mogę kupić dwa... Almere, no to kto mi zabroni, żeby to zrobić? Więc te mieszkania zdarza się, że wracają na rynek, mało tego, że jeszcze napędzają wzrost cen w danym obszarze, dlatego że one mają wyższą jakość. Bo to nie, nie wygląda jak, jak mieszkanie socjalne czy jak mieszkanie, które powstało dla nikogo, zaprojektowane przez architekta, dla dewelopera, czyli dla osoby, która potem właściwie kupi to mieszkanie, ale nie brała udziału w procesie decyzyjnym. Nie, nie decydowało o tym, jak będzie wyglądała fasada mieszkania, jakie będą okna, jaki będzie balkon i czy będzie balkon. Więc faktycznie jest różnica w jakości, a to się często przekłada na różnicę w cenie. Mhm. Ale już jak, jak to mieszkanie wróci na, na rynek, bo w momencie bu budowania ono jest faktycznie tańsze. Z moich wyliczeń wynika, że nawet do 50%. A co jeśli w trakcie procesu y, jakaś osoba czy grupa osób by chciała zrezygnować z jakiegoś powodu? Znaczy, to, to już jest kwestia umowy, bo wiadomo, że, że wszystkie elementy i wszystkie kroki tego procesu, to są umowy cywilnoprawne. Więc jeżeli grupa się umówi na przykład na to, że w momencie kiedy ktoś odchodzi, to nie dostaje jakiegoś zwrotu depozytu, który musiał uiścić na początku, albo dostaje 80% depozytu, albo musi znaleźć osobę, która go zastąpi, mm. co zwykle nie jest trudne, bo ludzie chętnie się włączają w powstawanie mieszkań w ten sposób. Więc to już jest, to już jest kwestia bardzo indywidualna. Ale wróci, wróciłyśmy chcąc, nie chcąc do tej kwestii rozwiązywania konfliktów. Ja sobie myślę też, że. i kompromisów, bo ja sobie myślę, że w ogóle mieszkalnictwo jest jednym wielkim kompromisem aktualnie. No nie jest to już nasza decyzja, że mieszkania są tak drogie, że właściwie nie mamy wyjścia i tak mało jest zróżnicowanych modeli mieszkaniowych, że właściwie albo się zadłużamy na kilkadziesiąt lat w banku, jeżeli nas na to stać, albo wynajmujemy po koszmarnych cenach na... w sektorze najmu prywatnego. Bo on jeszcze, jeszcze ma ofertę. Najem socjalny, na najem socjalny czeka się w Holandii kilka, kilkanaście lat. My nie mamy alternatywy. Także kompromisem jest to, że musimy się zadłużać, kompromisem jest to, że no, mieszkamy w miejscu, na które nas stać, a nie w tym, który chcemy, w którym chcemy mieszkać. No w Amsterdamie też często dochodzi do przypadków, że trzeba się wyprowadzić z miasta. Żeby być w stanie coś kupić albo mieszkać faktycznie w warunkach, w których chce się mieszkać. Więc to jest takie właśnie mieszkalnictwo kompromisowe. Natomiast biorąc udział w decyzjach związanych z, z budowaniem własnego miejsca, być może tego kompromisu jest mniej niż w przypadku kupna mieszkania u dewelopera, mając za, za ścianą sąsiadów, których nie znamy i których na przykład okazuje się, że nigdy w życiu nie polubimy. Mhm. Czy to jest mniejszy kompromis? Poza tym... Nie musimy się dogadywać w 100%. Dobrze zaprojektowane procesy kooperatywne adaptują się do, do braku 100% kompromisu. My się możemy dogadać w 60%. Jednym z narzędzi jest na przykład paletowanie rozwiązań. Co to znaczy? To znaczy, że architekci albo osoby, które menedżerują proces. Proponują kilka rozwiązań, spośród których się wybiera. To jest taka gra trochę psychologiczna, jak z dzieckiem, któremu proponujemy, czy chce czerwoną czapeczkę, czy niebieską czapeczkę. Bo wiemy, że jeżeli zapytamy, czy chce czapeczkę, to powie, że nie. A jeżeli chcemy, żeby tą czapeczkę założył, no to mamy wtedy dwie opcje i może sobie wybrać pomiędzy czerwoną a niebieską. I, i ono wie, że decyduje, ale jest ta, de ta decyzja mieści się w ramach y, mhm. już decyzji, która zapadła wcześniej. Trochę w, kojarzę to z architektury i z proponowaniem różnych rozwiązań klientowi. No właśnie. Więc jasne, że chwyty psychologiczne to jedno, ale to wariantowanie rozwiązań jest w sytuacjach spornych bardzo trafione, bo jeżeli ktoś chce mieć duże okna, ktoś chce mieć małe okna, no to zaproponujmy okna, które mają podobny, podobny wygląd architektoniczny. I zrobić trzy do wyboru i taką architekturę, która niezależnie jak kto wybierze, dalej będzie spójna. Ta spójność tutaj jest kluczem. I tutaj już mogę się odwołać do swojej praktyki, że, że to, było, to było najtrudniejsze w projekcie Hembrych, które właśnie się kończy, budować. I tam mieliśmy taki, taką sytuację, że Gdyby nie to, że, że stworzyliśmy paletę rozwiązań, no to, to ten projekt by poszedł w cały świat. Bo... I to chodzi o spójność taką zewnętrzną, architektoniczną czy wewnętrzną, czy jakieś rozwiązania bardziej funkcjonalne? W jakich kontekstach? W różnych kontekstach. Architektowi właściwie, właściwie no, zwykle zależy na tym kontekście wizualnym. No i w przestrzennym, funkcjonalnym. Chcielibyśmy, żeby to było takie czyste i takie. No a projekty kooperatywne nie zawsze bywają Pinterestowe. My się musimy też nastawić na takie myślenie, że dobra architektura to niekoniecznie jest architektura z Pinteresta, tylko to jest taka, a szczególnie mieszkaniowa, taka architektura, w której dobrze się mieszka. Więc my zawsze wychodziliśmy z założenia, że lepiej mieć średnią architekturę, ale zadowolonych klientów, niż y, fantastyczną architekturę a klientów takich, którzy, znaczy, a klientów niezadowolonych z efektu i, i, i nieprzywiązanych do tych rozwiązań. Więc to, tu jest też ciekawy ten kontekst, na ile potem jak oceniamy ten projekt, bo jeżeli ocenimy go wyłącznie po warstwie wizualnej, tak jak mamy tendencje i tak jak krytycy architektury patrzący na rzuty i na, na elewacje, oceniają, no to być może to dlatego mało ludzi wie o architekturze kooperatywnej, bo mało jej funkcjonuje, mało tej architektury jest w mediach. I, mhm. i media po prostu pokazują tę architekturę w pewien jeden tendencyjny sposób, taki instagramowy, taki idealny, taki minimalistyczny. A z drugiej strony, moim zdaniem, to też kwestia tego, że bardzo mało badamy architektury już po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania. My sobie rysujemy na rzutach jedno, ale już się za bardzo nie interesujemy, jak tak naprawdę ludzie w tych mieszkaniach, w jaki sposób je zamieszkują, w jaki sposób tam funkcjonują, jakie zmiany może wprowadzili, a być może w ogóle zamienili sypialnię z kuchnią, bo im się tak, tak im się podobało i taki mają styl życia i tak im się lepiej funkcjonuje z jakichś powodów. Tak, w kooperatywach staramy się to wybadać, czy czy sposób, w jaki będzie zaprojektowane mieszkanie tych osób, no, będzie korespondowało z ich oczekiwaniami, no bo mają możliwość zwizualizowania sobie tego na bardzo wczesnym etapie. To nie jest tak, jak w przypadku kupna mieszkania deweloperskiego, że ludzie potem wywalają wszystkie ścianki działowe, albo nawet jeśli mają szansę o, o decydowania o tym, gdzie te ścianki działowe będą, bo budynek jeszcze nie powstał, a już kupili mieszkanie, no to często... O, oni nadal tego nie, nie czują i nie widzą, bo to zachodzi w takim mało, wrażliwym, mało wrażliwy sposób. Ni, nikomu nie zależy na tym, żeby oni byli przekonani, że to jest dobre rozwiązanie. A nam na tym zależy, bo chcemy, żeby w momencie, kiedy budynek jest ukończony, to żeby to było dokładnie to, czego te konkretne osoby, które będą tam mieszkać, oczekiwały. A tak swojego doświadczenia, jakie było takie najbardziej wymyślne, najdziwniejsze, najbardziej zaskakujące rozwiązanie, które było dyskutowane z, z klientami, z grupą budowlaną? Coś takiego, co się faktycznie bardzo zaskoczyło, jeśli chodzi o rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenno-architektoniczne. Okej, okay, to jest super pytanie, bo. bo o, teraz się, się rozkręca. <laughs> Jak wiesz, no, miałam szansę projektować już potem w swojej, już po przyjeździe z powrotem do Amsterdamu, bo wyglądało to tak, że pojechałam na praktykę, potem wróciłam, obroniłam swoją magisterkę i wróciłam do Amsterdamu, bo się w nim zakochałam. Po moim powrocie do Amsterdamu już. Weszłam we współpracę teraz z Danym, z u z którego w biurze wcześniej byłam na praktyce. Potem zaczęłam swoją praktykę i pracowaliśmy horyzontalnie na, jako profesjonaliści. I o, jemu udało się zdobyć projekty w Hembruch. Hembruch to jest taki obszar blisko Zandam, półwysep, który kiedyś był, właściwie do tej pory, jest w całości zabudowany budynkami fabryki amunicji. I e, fabryka amunicji e, upadła, potem deweloper kupił ten teren i część budynków postanowił sprzedać i część z tych budynków trafiła w ręce kolektywu e, Hembrich Enclave. Ten kolektyw zatrudnił nas do, do tego, żeby. znaczy właściwie nie tylko nas, bo tam było kilka biur architektonicznych, biuro SLA, chociażby Kraft. My mieliśmy do, do zaprojektowania trzy budynki i jednym z nich to był budynek dla sześciu rodzin. Budynek po no, części fabryki, taka hala właściwie. Czyli trochę realizowałam swój projekt magisterski na projekcie Hembruch i w dodatku jeszcze w procesie kooperatywnym. I tam w, w, w czasie tego procesu i wywiadów z klientami, my zawsze robimy taki myć session, Czyli sesję obrazkową, każdy przynosi ilość obrazków, nawet niekoniecznie związanych z architekturą, bardziej związanych z tym, jak żyje i funkcjonuje dana rodzina. Każdy ma swoje. Czy mama, tata, brat, siostra, wszyscy mają swoje obrazki. Nie mamy wspólnego jako rodzina, tylko najpierw swoje. Zauważyliśmy w czasie tego procesu, że dwie z rodzin mają bardziej wygórowane oczekiwania, co do szaleństwa, które w tym w ramach tego budynku mogłoby się zadziać. Tak się to też złożyło, że te dwie rodziny, które miały trochę inną wizję przestrzenną, warto tutaj też dodać, że grupa kooperatyw w Hamburg to, to, to są zespoły profesjonalistów z branży kreatywnej. Więc to jest też specyficzna grupa klientów. A te wygórowane oczekiwania to były właśnie przestrzenne, jakieś, nie wiem, trzypiętrowe mieszkania. No, w jakich kategoriach tak. te wygórowania? Były? Hala była jednoprzestrzenna, miała jedną kondygnację i jedna rodzina właśnie chciała mieć obiekt wbity w sam środek swojego domu który będzie taką strukturą 3D, trzykondygnacyjną. O, czyli więc żeby to robiła. zrobić, musiał, musiałoby przebić budynek istniejący. Podobnie ta, ta druga, druga z rodzin, z kolei tam osobą, która inwestowała w całości, była projektantka ubrań, więc ona też miała różnorodne wizje i pomysły związane z tym, jak przestrzeń tego by mogła wyglądać, więc my zaproponowaliśmy, że okej, okay, Możemy zrobić taką jedną interwencję w budynku na styku tych dwóch mieszkań. Wbijemy po prostu nie wiem, wieżę, która będzie dla jednej rodziny służyła po części jako sypialnie, czyli pokój do medytacji, czy, oni, czy co tam chcieli. A dla drugiej też spełni jakieś oczekiwania związane z dostarczeniem światła z góry. Bo światło było bardzo ważne dla tej grupy. Zaproponowaliśmy to rozwiązanie i na początku grupa była entuzjastycznie nastawiona. No, wydawało się to bardzo ciekawe, zresztą wpisujące się w, w kontekst architektoniczny, ale po jakimś czasie zaczęły krążyć takie głosy, no ale to może drugi taki zrobimy? A, innym się zaczęło to podobać. Innym się zaczęło to podobać. No ale my od początku mówiliśmy, że jeżeli taka mocna interwencja, to nie sądzimy, żeby po pierwsze gmina się zgodziła na to, żeby były takie dwie, a po drugie, no nie o to w tym pomyśle chodziło. Musieliśmy zdjąć ze stołu ten pomysł, bo po prostu to, to, to nie, nie, nie działało, bo każdy nagle chciał z tego móc korzystać, zrobić jakieś osobne wejście. Bardzo to skomplikowało proces, więc w zgodzie z też z tymi dwiema rodzinami uznaliśmy, że nie, że musimy coś zrobić, żeby wyrównać szanse. I to jest w ogóle temat przewodni A bardzo to są wtedy wielu projektów. W ogóle, przepraszam, że przerywam. To są wtedy rozmowy jeden na jeden z rodzinami czy wszyscy wspólnie, czy i tak i tak w zależności od tematu i rodzaju tutaj nieporozumienia. No to zależy jak jak sobie już architekci czy osoby, które prowadzą proces wymyślą, ale my robiliśmy i sesje wspólne i sesje jeden na jeden. No i jeszcze były sesje głuchego telefonu, o których nie mieliśmy pojęcia, czyli osób, które się komunikowały między sobą poza nami. I w ten sposób się dowiadywały o różnych oczekiwaniach między sobą. No tak, no I dopiero to, no tak, to tak. jednak grupa budowlana, która już ma jakąś relację ze sobą, albo o to w tym wszystkim chodzi. Nie? Dokładnie więc? tak. Także no, mieliśmy jakieś komunikaty, że ktoś tam coś chce i nam nie przekazał, ale bo, się, bo nie wie, czy, czy to ma sens, ale że ja przekazuję. Potem się dowiadywaliśmy, że jednak wcale ta osoba tak nie chciała, i, okay. więc były i sesje jeden na jeden. I sesje wspólne, na których wyjaśnialiśmy te wszystkie obawy, które pojawiały się w międzyczasie. Więc takie generalne decyzje na temat nie wiem, wyglądu zewnętrznego budynków, czy takich pomysłów, które będzie widać na pierwszy rzut oka, no raczej podejmowaliśmy na tych sesjach wspólnych, kiedy musiały zapadać konkretne decyzje. Bo to też wiąże się z tym, że projektuje się proces decyzyjny równolegle z procesem budowlanym. Architekci z w ogóle w Holandii, z, z tych osób, z, z którymi miałam szansę rozmawiać, osobno projektują proces architektoniczny, osobno projektują proces prowadzenia decyzji i, i prowadzenia tej części społecznej dla kooperatyw. Z swojej perspektywy, w ogóle która część tej całej po podróży stanowi największe wyzwania? Czy to chodzi faktycznie o tą komunikację, czy są. Inne części całego tego procesu, które przynajmniej dla ciebie były takim największym wyzwaniem, to jest, to jest trudne, żeby od, odpowiedzieć, dlatego że to zwykle zależy od bardzo konkretnej, konkretnego projektu i konkretnej sytuacji. Dla mnie trudne były te momenty, kiedy elementy były już poza naszą kontrolą zupełnie i coś nie szło. Czyli tak jak chociażby w przypadku tej grupy z CPO w Utrechcie. No propozycja biura, zanim jeszcze do niego dołączyłam, była taka, żeby budynki były w technologii drewna klejonego, na konstrukcji też momentami szkieletowej, wypełnienia z CLT. Obudowane miało to być szklarnią, czyli zrobienie takiego, takiej hybrydy domu i szklarni. Takie eksperymenty już miały miejsce, głównie w Skandynawii, ale też, ale też w Holandii, pojawiały się w, w Belgii, we Francji. Więc nie, było to, nie była to jakaś nowość w skali świata, natomiast nowość dla, dla tego obszaru. I w czasie, kiedy już wykonawca zgodził się na jakąś cenę i, i grupa y, przyjęła tę cenę, okazało się, że po, po pewnym czasie wykonawca w ogóle zbankrutował, bo była to kwestia rynku. I, I to był najtrudniejszy moment, o tyle, że było to zupełnie poza naszą kontrolą. My trzymaliśmy się tej wyceny związanej z, z tym wykonawcą, dlatego że on zadeklarował, że, w, że, że ten budżet jest totalnie wykonalny. Później się okazało, że no, nie będzie wykonalny, bo firma przestała istnieć i musieliśmy całkowicie zrezygnować z pomysłu na obudowę szklarniową. Mimo, że jeszcze próbowaliśmy łączyć ten pomysł, czyli zrobić częściowo budynki normalne, tylko z takimi czapkami z, ze szklarni, żeby był ogród zimowy na dachu, kombinowanie. Bardzo dużo czasu zainwestowaliśmy w to i energii, a trudno było oczekiwać, że grupa za to zapłaci. Więc to się często zdarza w tych procesach, że jeżeli się go dobrze nie zaplanuje, nie zaprojektuje i nie umówi na nie wiem, stawki godzinowe, tylko na dowożenie efektów, Trzeba być ostrożnym, bo w takich sytuacjach, kiedy decyzja nie może zapaść albo się dzieje coś nieprzewidywanego, no to często ten ciężar projektowy bywa duży i, i pracowni bardzo zależy, żeby ten projekt dojechał do końca. Wszystkim bardzo zależy, no ale ktoś musi za to zapłacić. A grupa już w takim newralgicznym punkcie, że już zapłaciła, nie wiem, za dwa projekty koncepcyjne, albo za jeden nawet projekt koncepcyjny, a tu się okazuje, że tak koncepcja się wykrzeczyła i musi. Kolejną, kolejną, za kolejną rzecz płacić, nie mając już takiej pewności, czy, czy to wyjdzie, bo tam to nie wyszło. Te obciążenia finansowe małej grupy budowlanej są innego kalibru niż dla wielkiego dewelopera. Tak właśnie, bo to jest ten problem prefinansowania projektu. Zwykle kredyty, bo często kooperatywy opierają się na, na kredytach indywidualnych albo kredytach dla stowarzyszeń. Amsterdam też tak przygotował ten proces, że grupa musiała podpisać umowę stowarzyszeniową, żeby, stać, żeby mieć osobowość prawną. Więc to trochę, trochę podobnie jak u nas będzie się musiało zadzieć. Tak, tak przynajmniej w moje, z mojej oceny wynika. Więc jest ten problem prefinansowania, bo grupa musi zainwestować w projekt koncepcyjny, nie mając jeszcze wiadomo, dostępu do, do kredytu, który można uzyskać dopiero po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Różne są metody na takie dofinansowania związane z stworzeniem mieszkalnictwa. Akurat w Holandii no nie są to jakieś bogate, <laughs> bogate dofinansowania i z mojej praktyki wynika, że raczej grupy musiały sobie same radzić. No, ale tu jest też apel do samorządowców, że jeżeli chcemy w takie procesy wchodzić, no to one nie zajdą, jeżeli nie będzie wsparcia przynajmniej systemowego albo jakiegoś minimalnego finansowego. No, bo nie możemy oczekiwać od grupy osób nieprofesjonalnych, że, że stworzą dobrą mieszkaniówkę bez koordynacji i bez, bez wsparcia. I... A to o jakim procencie całego kosztu budowy my mówimy, jeśli chodzi o to prefinansowanie? No, to jest tak jak w przypadku wszystkich projektów, czyli to są koszty związane z projektem koncepcyjnym. Jeżeli nie ma architekta na pokładzie, który mówi dobra, to jest to na mnie, oddacie mi, jak dostaniemy kredyt, no to muszę zatrudnić architekta, który przygotuje prace projektowe. W przypadku Amsterdamu no też był, był ten aspekt, że to był dosyć szeroki zakres, który musiały grupy przygotować, żeby wygrać przetarg, bo to jest ten plan finansowania, to jest ten plan wizja i, i tak dalej. Więc tutaj to leżało po stronie grup żeby z tą strategię przygotować. No i to nie jest w momencie, kiedy, kiedy już mamy kredyty albo że, że nawet nie ma decyzji, czy my dostaniemy działkę. Także to jest finansowo niekoniecznie łatwe do udźwignięcia. Zwłaszcza, że no, dogadujemy się, ileś tysięcy inwestujemy, z jakimś budżetem wchodzimy. Każdy, mogą być też zróżnicowane budżety, bo to też warto zaznaczyć, że w grupach kooperatyw niekoniecznie musimy mieć taki sam budżet. Także to były trudne, trudne momenty, bo jest to poza zasięgiem architektów, a jest taka myśl, że kurczę, zależy nam na tym projekcie, żeby go dowieść. Więc dobra, no to zejdziemy tu sceny, zrobimy tą koncepcję, nie wiem, szybciej, szybko zrobimy cost calculation, czyli w sensie wycenę i budowy i materiał, i już jesteśmy super ostrożni, żeby następnym razem nie powstała podobna sytuacja, ale pewne elementy są nieprzewidywalne. W przypadku procesów deweloperskich deweloper za to ponosi odpowiedzialność. W przypadku projektów prywatnych, no, przy, ponoszą właściwie prywatnych, no prywatnych w, w, w grupie, no, ponosi to grupa. Czy jest któryś z tych modeli, bo wspomniałaś o CPO, o MO, czy jest któreś z tych modeli, które zapewnia może jakąś większą stabilność, jeśli chodzi o finansowanie? Czy może jest inny aspekt najważniejszy, który je po pierwsze rozróżnia? Tak. Jest kilka aspektów z tym związanych. I to są te aspekty związane z odpowiedzialnością. Bo proces CPO to jest klasyczna grupa budowlana, zakładająca, że, że tego profesjonalisty nie musi być na, jako jednego z, z osób, no jest może być zewnętrzny specjalista, ale on nie jest częścią grupy. No, i właściwie spontanicznie zrodził się ten proces MO, który łączy odpowiedzialność profesjonalisty z włączaniem grupy w proces decyzyjny. No, ale to też zależy, jaka umowa się wywiąże pomiędzy tym profesjonalistą. Poprzez profesjonalistę mówię, że to, to, to może być albo architekt, albo deweloper, albo jakaś osoba ściśle związana z branżą, która ponosi część odpowiedzialności. Podpisując umowę też z, z kooperantami. I okazało się, jak już właściwie kończyłam doktorat i robiłam takie podsumowania, że większość procesów właśnie zachodziła tak. Nawet jeżeli się nazywały CPO, okazywało się, że ta strona profesjonalna zwykle była i, i umowy były tak skonstruowane, że ona też część odpowiedzialności brała na siebie. Jeden taki proces Brookman House analizowałam i robiłam też wywiad z architektką, która projektowała zarówno proces, jak i budynek Katia de Winter z biura Ponek de Winter. I, i one faktycznie razem z deweloperem wzięły odpowiedzialność za, za prefinansowanie projektu. Czyli de, de, no właściwie one ponosiły koszty tej pierwszej fazy, ale też tak zaprojektowały proces, że ten proces... Pozwalał na to, że członkowie grupy mogli się wymieniać. To znaczy, że, że od początku do końca procesu zostały tylko dwie rodziny, i te umowy były tak zapisane, że w momencie, kiedy jakaś osoba rezygnowała, jakaś rodzina rezygnowała, wchodziła kolejna i przechodzili razem, wspólnie. I jakby odchodzenie kolejnych członków, przychodzenie następnych nie wpłynęło na ciągłość procesu projektowego. Jak, jakbym miała oceniać całość, no to one odniosły sukces i architektoniczny i społeczny, bo faktycznie powstały bardzo zróżnicowane mieszkania, świetnie zaprojektowane, a dodatkowo jeszcze w przystępnych cenach, jak na ten moment w sezonie budowlanym i w ramach rynku. A dodatkowo jeszcze ich wymogiem, który kwalifikował osoby do wzięcia udziału w projekcie, było to, że były kooperantami mogły być osoby, które były wcześniej związane z tym miejscem w jakiś sposób, albo mieszkały, chciały tam wrócić, mimo że obszar, na którym jest, stoi budynek Brickman House, był obszarem wykluczonym wcześniej. I on się nie zgentryfikował w tym sensie. Czyli one starały się tak zaprojektować proces, żeby pomimo tego, że, że był to, było to jednak budownictwo w ramach rynku, to, żeby ceny nie były wysokie i żeby brały w nim udział osoby, którym zależy na, na tym sąsiedztwie. Okej, okay. no to wydaje się, że bardzo tak społecznie odpowiedzialny proces projektowania. Ale z drugiej strony wspominasz w wielu przypadkach o rezygnacji pewnych osób z procesu takiego współbudowania. Jakie są powody rezygnacji? Bo tak mi się wydaje, że jedną z podstawowych, fundamentalnych tutaj założeń i wartości tego procesu jest to, że ta grupa budowlana jest już zżyta, ma z sobą pewną relację, z którą chcą do końca jakby dociągnąć i wspólnie jednak y, zamieszkiwać, dzielić przestrzenie wewnątrz budynku, y, na zewnątrz budynku i tak dalej. A tutaj jednak ta rotacja występuje niejednokrotnie. W ogóle w budynkach amsterdamskich mało jest tych przestrzeni dzielonych, Ale dlatego że ludzie akurat, może to jest specyfika Holandii albo specyfika Amsterdamu, że na tyle jest w ogóle drogie, drogi metr kwadratowy mieszkania, że ktoś woli mieć dodatkowy schowek niż jedną komórkę, która jest podzielona między wszystkich i no nie wiem, to jest mo może akurat specyfika miejsca. Ale niewiele grup się zdecydowało spośród tych, które ja badałam, a badałam kilkanaście, kilkadziesiąt, bo to około dwudziestu procesów dosyć dogłębnie zanalizowałam. Ale jeśli chodzi o odchodzenie, bo to było twoje pytanie, jeśli chodzi o odchodzenie osoby z grupy kooperatywnej, no to mogę się posłużyć naszym przykładem. Wcześniej wspomniałam o tym budynku w Hembru, w którym, w którym miał być wbity jakiś element, Zaspokajający potrzebę dwóch rodzin, które miały trochę większe wymagania co do, co do budynku i co do powierzchni. No to jedna z tych, jedna z tych osób, jako jedyna, w całości procesu zrezygnowała całkowicie. Przyczyną, przyczyn tego były dwie, moim zdaniem. Być może jakichś osobistych, o których nie wiem, również jakieś, jakieś były. Jedna z nich była taka, że to było jedyne mieszkanie, które, które miało okna tylko na jedną stronę. I my próbowaliśmy w czasie projektowania stworzyć równe warunki. Wynika to z tego, że ten budynek przylegał do innego budynku. I tak jak grupa zaproponowała podział mieszkań. Spowodowało, że spośród sześciu mieszkań jedno tylko nie miało na przestrzał drzwi. To, które było sąsiadujące mieszkanie, miało narożnik, więc miało na dwie strony. To obok już miało jedno, jedno okno, takie, że można było wyjść i na północ, i na południe, i cała reszta miała normalnie przebicie na północ-południe. Jedna rodzina miała na trzy strony. Więc pomysł tego, tego wzbogacenia mieszkania o jakiś dodatkowy element Wynikał nie tylko z, ich, z oczekiwań tych dwóch rodzin, ale również z tego, że ta jedna sekcja nie miała takich samych możliwości. My tam stworzyliśmy taki ogród zimowy, trochę zmniejszyła się powierzchnia mieszkania, ale nie było tego wyjścia. Potem jeszcze był, była taka sytuacja sporna związana z drugim piętrem, żeby sobie tej rodzinie, która była obok, która miała na przestrzał, zależało, żeby ich element wystawał dalej, ale to zacieniało okno tej rodziny, która była poszkodowana już od samego początku, więc tam powstał taki między nimi trochę konflikt. No, ale to był budynek adaptowany. To nie był budynek tworzony od nowa. Trochę inaczej można projektować, jeżeli robimy coś zupełnie od początku. Natomiast jeśli mamy już istniejącą tkankę. I jest to większy problem, żeby pogodzić równość tych warunków. Natomiast no, równość warunków jest istotna. Nawet jeżeli mamy grupy, które są bardzo świadome i, i takie, które wydaje się, że się lubią i, i że nie ma między nimi konfliktu, i że się dogadają, są takie sytuacje, które są graniczne. I taka była właśnie związana z tym kątem nachylenia fasady sąsiada względem słońca i, i nie wpuszczenia większej ilości światła do mieszkania, które miało go już najmniej. Okej, okay, ale rozumiem, że w tym wypadku również ten wkład finansowy też jest proporcjonalny do proponowanych warunków mieszkaniowych. Tak, jasne, jasne, że jest. Widzisz przynajmniej de deweloperzy, jeden grid, jedna, jedna struktura, powtarzalność mieszkań. Wszyscy są na równi. Nie ma, nie ma tutaj indywidualnych potrzeb uwzględnionych. Wszyscy mają równośrednio. Oczywiście właśnie, kompromisy. 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 Ale okej, okay, zakończając może trochę wątek, ten niderlandzki, czy są jeszcze jakieś ważne. Aspekty, ważne elementy a propos kooperatyw, które warto tutaj wspomnieć, które ty byś chciała tutaj napomknąć naszym słuchaczom, które gdzieś tutaj ja pominęłam w moich notatkach. Na zakończenie wątku niderlandzkiego myślę, że o jednej strefie warto powiedzieć. Nie uważam, to mój, mój osobisty manifest, że jest to model budownictwa, który naprawi sytuację mieszkaniową. On nie naprawi sytuacji mieszkaniowej, on zdywersyfikuje rynek, ma szansę na poprawę jakości, ma szansę na to, żeby ludzie, którzy mieszkają w danym miejscu, mogli dopasować swoje mieszkanie do potrzeb, i może się przyczynić do tego, żeby, żeby chciało się tym mieszkańcom zostać w, w, w danym miejscu, bo integrują się ze swoim mieszkaniem, integrują się z, ze swoimi sąsiadami. To pozwala na zatrzymanie takiej dynamicznej migracji, którą obserwujemy teraz. Natomiast nie jest to rozwiązanie systemowe, które pozwoli na wypełnienie luki czynszowej. Ja wiem, że jest sporo przeciwników kooperatyw mieszkaniowych, mówiących o tym właśnie, że no tak, ale to nie naprawia sytuacji. Jasne, że nie naprawia sytuacji. Ja się z tym zgadzam. To jest jedna z możliwości i jest to możliwość kierowana do, do konkretnych osób, które są w stanie, może nie mają takich możliwości finansowych, ale mogą zainwestować swój czas. Mogą zainwestować swoją energię, swoją kreatywność, mogą robić niektóre rzeczy własnym sumptem i oszczędzają w ten sposób na, na, na marży deweloperskiej, a jednocześnie żyją w społeczności, którą znają. Drugi element, tak już na zakończenie, to to, że system, w którym funkcjonujemy, czyli urynkowione mieszkalnictwo, powoduje, że kooperatywy też się profesjonalizują. Czyli ten aspekt finansowy jest tak kluczowy w ramach budownictwa, że nie uciekniemy od profesjonalizacji, jeśli nie, nie zaprojektujemy mądrze procesów projektowania i, i dzierżawiania gruntów, albo sprzedawania gruntów, bo, bo to też jest dyskusja istotna i może warto o tym wspomnieć, że Amsterdam dzierżawi grunty, a nie sprzedaje grunt, Ale jest to właściwie jedno z bardzo niewielu miast na świecie, więc trudno to zestawiać z polską sytuacją. Ale istotny element, jeśli chodzi o jakąkolwiek kontrolę nad polityką mieszkaniową. Jasne, polityką przestrzenną, polityką mieszkaniową, projektowaniem urbanistycznym w szerokiej perspektywie, na no bardzo wiele aspektów to wpływa. Także ja patrząc na Amsterdam, mam świadomość tego, czym ten instrument jest. On się może stać świetnym, kooperatywy mieszkaniowe mogą być instrumentem miastotwórczym, mogą wspomagać procesy rewitalizacji. Mogą być narzędziem implementowania rozwiązań z grupy zielonych technologii. Dlatego, że oszczędzając na branży deweloperskiej, bardzo wiele grup decyduje się na to, żeby na przykład implementować, nie wiem, zieloną energię, bo, bo mają na to dodatkowe pieniądze. Czasami miasto tego wymaga. Ale te 30%, a nawet jak ostatnio czytałam, nie wiem na ile to jest wiarygodne, ale były badania robione na marży deweloperskiej, że przebiło 48% w niektórych miejscach. No to jeżeli mieszkanie, budowa mieszkania kosztuje 400 tysięcy, a my musimy za nie zapłacić 800 tysięcy? I to za 70 metrów kwadratowych, no to jeżeli zapłacimy 400 tysięcy za jego budowę, nawet jeżeli ona będzie trwała nie rok, tylko 3 lata, to nadal jest dla nas oszczędność. A jeśli mamy dodatkowe jakieś pieniądze, które udało nam się zaszczędzić, no to wpakujemy to w jakość. W jakość związaną z, z tym, że na przykład ten budynek będzie zeroenergetyczny, albo w jakość przestrzenną, że będziemy mieli fajną kubaturę, fajną korespondencję przestrzeni. Albo lepsze wykończenie, albo no, mamy tu możliwość decydowania. Nie musimy się zgadzać na to, co proponuje deweloper, bo tak naprawdę nie wiemy czasami, co jest w tych ścianach, nie znamy się na tym. Dodatkowo, ludzie często nie potrafią sobie wyobrazić, czym będzie to mieszkanie. Także takie wrażliwe procesy one są do czegoś innego niż rozwiązywanie wielkoskalowych problemów. One rozwiązują niektóre aspekty i problemy w małej skali. Czyli trochę alternatywa, która raczej pozostanie alternatywą, nie stanie się standardem, nie rozwiąże systemowych problemów, ale jest bardzo interesującą alternatywą dla tam konkretnych grup, stricte zainteresowanych charakterystycznymi procesami i alternatywnymi modelami i poszukiwaniem czegoś, Mniej standardowego i rynkowego. Tak, nie chciałabym też wykluczać, bo być może są osoby albo są grupy, które zdecydują się na to, że okej, okay, no będą osoby w tych grupach, które są w luce czynszowej, może mają odłożone jakieś nieduże pieniądze, ale na przykład włożą w to swoją pracę i w ten sposób zainwestują. No, ale to już jest kwestia indywidualna, indywidualnych umów, więc to nie jest instrument wykluczający, ale to, ten próg jest dość wysoki, jeśli chodzi o kapitał społeczny i, i o, o możliwości rozwiązywania problemów w dużej skali. Też warto powiedzieć, że w Holandii to jest nadal marginalny procent, zwłaszcza jeśli chodzi o budynki wielorodzinne. No właśnie, a tym bardziej to jest ciekawe, bo często mówi się o przeróżnych przykładach realizacji budynków. Też wielorodzinnych, ale powiedzmy dalej w małej skali. Te, te przykłady projektów są dosyć znane i często opisywane, popularyzowane, a tak naprawdę to jest jakiś mały procent tych kooperatyw mieszkaniowych w kontekście deweloperskich inwestycji na rynku. Tak, dokładnie. Poza tym ja też bym nie, nie chciała powiedzieć, mówić, że jest albo kooperatywa, albo deweloper, albo wynajem, bo jeszcze są inne modele, które też hmm, po trosze badam. Jednym z nich jest na przykład model CLT, czyli Community Land Trust, czyli taki model antyspekulacyjny dla danego terenu, a kooperatywy mogą być jego częścią. Ale tak zakończając właśnie ten wątek niderlandzki, który taki był zamysł, żeby dominował w tej naszej rozmowie, to na sam koniec może warto nieco wspomnieć i zestawić również wątek kooperatyw w Polsce, szczególnie w kontekście zeszłorocznej nowej ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Warto wspomnieć na samym początku, czym są te kooperatywy w Polsce, bo być może one są rozumiane nieco inaczej niż te niderlandzkie. Szczególnie, że tutaj będziemy używać słowa kooperatywy, czy jednak wrócimy do międzywojennych spółdzielni? Pierwszy aspekt, który jest związany z definicją kooperatyw mieszkaniowych, to jest to, że one były wzorowane na BAUFGrupa, czyli na niemieckich grupach budowlanych. Ja konsultowałam też. Ustawę z, z Ministerstwem Rozwoju Technologii, która odpowiada za projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych i zasadach zbywania nieruchomości itd. No. I faktycznie ta definicja jest dosyć zbliżona do, do tych niemieckich bałów grupy i do niderlandzkich CPO, czyli tych klientów prywatnych w grupie. Czyli ym, dokładnie rzecz ujmując, kooperatywa mieszkaniowa to jest grupa co najmniej trzech inwestorów którzy na, realizują własne potrzeby mieszkaniowe, czyli budują, na, mają wspólną inwestycję na potrzeby mieszkaniowe własne. Dodatkowo jeszcze w tej ustawie jest ten element związany z małymi spółdzielniami. Jest takie zastrzeżenie tam, że jeżeli, jeżeli mówimy o przetargach ograniczonych, o których mówiłam wcześniej, bo ta ustawa wprowadza ten instrument, że gmina może w przetargu ograniczonym dla kooperatywy mieszkaniowej sprzedać grunt, pod taką inwestycję, no to konkurencją dla kooperatywy mieszkaniowej może być jeszcze mała spółdzielnia mieszkaniowa, której członkowie chyba mają poniżej 40 roku życia. Nie, nie pamiętam dokładnie zasad, to odsyłam do treści ustawy. To, co jest kontrowersyjne w tym zapisie, no jest to, że spółdzielnia mieszkaniowa ma osobowość prawną, kooperatywa mieszkaniowa nie ma osobowości prawnej. To jest ten aspekt podobny do niderlandzkiego, że akurat Amsterdam wymuszał podpisanie, żeby, żeby móc grunt wydzierżawić, kooperatywa musiała się stać stowarzyszeniem. Więc tam napomknęłam, że być może będzie się musiało to samo wydarzyć w Polsce, żeby na przykład kooperatywa mogła wspólnie wziąć kredyt na na budowę, albo jakieś dofinansowanie, albo realizować tą inwestycję jako osoba prawna. Więc tu, tu, tutaj jest sporo znaków zapytania. Zobaczymy, jak się to będzie kształtowało. Ale samo pojęcie kooperatywy jest teraz wyjaśnione, bo wcześniej kooperatywa była synonimem spółdzielni. Prawo spółdzielcze jest czymś innym niż, niż prawo, niż kooperatywa mieszkaniowa i, i, i to, czym, czym ona jest w swojej strukturze. Właśnie się różni przede wszystkim tym, że spółdzielnia mieszkaniowa. Osobowość prawną kooperatywa mieszkaniowa jest zespołem inwestorów. Ale nie, nie chcę tego rozwijać, bo nie jestem specjalistką od prawa. I, i, i to bym chciała zaznaczyć, że, że mogę się mylić. I jeżeli słuchacze wiedzą coś na ten temat więcej, no to też chętnie wysłucham uwag. To jest moja taka obawa w ramach analizy ustawy i, i, i praktyki związanej z kooperatywami mieszkaniowymi. A jestem zatem ciekawa, jakie... Jakie byś ujęła tutaj uwarunkowania w polskiej rzeczywistości, które sprawiają, że właśnie tego typu inicjatywy, tego typu modele mają możliwość bytu, stają się coraz bardziej popularne, na przykład w kontekście tej własności gruntów miejskich, która na przykład w Amsterdamie jest dosyć wysoka, w miastach polskich stosunkowo niska? Jakiego typu Uwarunkowania sprawiły, że te kooperatywy i ta ustawa ma rację bytu i weszła do Polski? A jakiego typu zmiany jeszcze byłyby bardzo pomocne albo i konieczne do tego, żeby realizować tego typu modele w procesach kooperatywnych? To jest rozbudowane pytanie, dlatego że z perspektywy osoby, która interesuje się planowaniem przestrzennym i obserwuje procesy w wieloletnie to byłabym za tym, żeby grunty były dzierżawione pod inwestycje, a nie wyprzedawane. To jest jasne dla urbanistów. Natomiast w Polsce jest to mało możliwe, bo my musimy dysponować najlepiej własnością gruntu, żeby móc zainwestować. Nie wiem jak się to odbywa, odbywałoby w przypadku, jeśli miasto by postanowiło wydzierżawić grunt. Nie chcę spekulować, bo nie sprawdzałam, na ile taki model jest realny. W samym Amsterdamie nie ma innej możliwości, bo miasto po prostu nie sprzedaje gruntów. Ale co w momencie, kiedy w Polsce jedno no, miasto by tylko dzierżawiło grunty pod kooperatywę, ale sprzedawało pod inwestycje dla deweloperów? No wtedy to nie byłby dobry start dla kooperatywy. Już by może wolała wtedy konkurować z tym deweloperem i kupić grunt, jeżeli by była taka możliwość, bo by były te dwa instrumenty na stole. Że trudno, zapłaćmy więcej, ale miejmy y, własny grunt. Także tu by musiało zajść jakiś, jakiś mechanizm, który by nie wykluczał inwestycji kooperatywnych albo nie stawiał od razu inwestycji kooperatywnych w trudniejszej sytuacji w stosunku do, do deweloperów. No dobra, no to to własność, a jakieś inne uwarunkowania, jeśli chodzi o właśnie polityczne, nie wiem, finansowe czy chociażby społeczne, które też w Polsce zachodzą dosyć dynamicznie. To badała trochę Agata Twardoch jeszcze w systemie do mieszkania i, i w swoich wcześniejszych artykułach, że być może jeszcze jest to skojarzenie polskie, z, że kooperatywa mieszkaniowa to w sumie komuna. Mhm. Że... Taki PRL-owski relikt. Takie, taki relikt PRL-u. Nie wiem, na ile to się utrzymuje. Natomiast wiem, że utrzymuje się takie myślenie, że własność mieszkaniowa koreluje się z poczuciem bezpieczeństwa. I tutaj warto powiedzieć, że kooperatywy mieszkaniowe to własność mieszkaniowa. Wygląda to w procesie tak, że my budujemy jako grupa, ale potem następuje wyodrębnienie lokali. Że to nie jest współwłasność. Że to nie jest współwłasność. Amsterdam teraz się zwraca w kierunku na przykład współwłasności w, w modelu von kooperacji, czyli takim modelu spółdzielczym. Budynek jest własnością wspólną i każdy z nas wynajmuje od, od tej naszej własności wspólnej mieszkania. Bo odchodząc trochę od, od modeli CPO, czyli grup budowlanych, grup kooperatyw. A w Polsce myślę, że dalej pokutuje takie myślenie, że, że to jest właśnie współdzielenie, ale nie tylko współdzielenie tego budynku, tylko w ogóle współdzielenie, nie wiem, kuchni, współdzielenie w jakichś przestrzeni dziennych, co właściwie wcale nie zachodzi ani tutaj, ani pewnie nie zachodziłoby w Polsce. Ubolewam nad tym, że na przykład niechętnie inwestorzy tutaj współdzielą jakieś przestrzenie użytkowe. Czyli pralnie, czy to, to, to na przykład w, sk w kraju Skandynawii jest dosyć popularne, że, że nawet w budynkach, które nie są własnością kooperatyw, nie są co też dzieli się przestrzenie, więc może to jest po prostu kwestia kulturowa, jakichś kodów kulturowych związanych z zamieszkiwaniem. I też się nie spodziewam, żeby polskie kooperatywy chętnie inwestowały w przestrzenie wspólne. Tu warto zaznaczyć, że nie muszą. Także to jest jedno, czyli to pokutowanie reliktów, po, po jakichś kodów kulturowych, pokomunistycznych, że kooperatywa oznacza, że my będziemy do czegoś przymuszani, że będziemy musieli coś dzielić, że to wpływa na naszą prywatność. Teraz możemy ten mit obalić, że, że to w ogóle nie chodzi o to w modelu kooperatywnym. Druga, drugi aspekt to jest pewna dwukierunkowość wspierania tego typu inicjatyw. Jeżeli będziemy mieli tylko oddolnie, oddolne inicjatywy, ale żadnego wsparcia od górnego, no to wtedy doprowadzamy do tej sytuacji, kiedy inwestorzy, profesjonalni, deweloperzy, będą, no właściwie kooperatywy będą musiały konkurować z tymi inwestorami, więc są na straconej pozycji. Także fajnie by było, gdyby gminy mogły wykorzystać instrument przetargów ograniczonych dla kooperatyw i małych spółdzielni. I sprawdzać, na ile, na ile jest zainteresowanie. Na potrzeby swojej pracy doktorskiej badałam świadomość samorządowców kwestii, jak postrzegają instrument kooperatyw mieszkaniowych Polskich. Są. Polski. Tak. Mhm. Przebadałam znaczy wysłałam maile do wszystkich gmin w Polsce, odpowiedziała mi wystarczająca ilość, żeby to badanie było w miarę miarodajne. Niestety no, wnioski są dosyć przykre, że, że mała jest ta świadomość, że, że można kooperatywę wykorzystywać jako, jako w ogóle instrument i narzędzie polityki mieszkaniowej, że można je wykorzystywać jako narzędzie w rewitalizacji, tak jak już wcześniej mówiłam, albo w realizowaniu elementów związanych ze z, z zrównoważonym rozwojem w budownictwie. Tej świadomości właściwie nie ma i gminy zgodnie przyznają, może z małymi wyjątkami, że one czekają na zainteresowanie grup oddolnych, żeby się włączyć ewentualnie. W... Czyli one nie będą tym pierwszym Inicja inicjatorem, katalizatorem. Tak. A mam wrażenie, że grupy no, nie wejdą w proces, jeśli. Jeśli nie będzie tego odgórnego, więc jest to trochę tak, taki... to są grupy oddolne, ale nie oczekujmy wszystkiego, że ta oddolność będzie na każdej płaszczyźnie. No musi to być podziwić. dwukierunkowe w mojej ocenie, że to, to powinno być jedno i drugie, że w momencie, kiedy pojawią się grunty, pojawią się kooperatywy, ale samorządy też ich oczekiwanie, że, to, że jakieś rzeczy się same zadzieją, jest dosyć naiwne. Albo może po prostu nie ma jeszcze takiej zbudowanej świadomości, żeby, że kooperatywy można, można traktować jako narzędzia. Mm -hmm. No tak, świadomości, samoświadomości, która też nie przyjdzie sama, tylko jakieś odgórne programy, nie wiem, edukacyjne, do kształcania, jakby informowania i tak dalej. Fajnie jakby się... Tak, pracuję się nad takim programem. Jedno. A, bardzo to, ciekawie. Mogę, ale to, to jest na razie w zaciszu mojego domu. Zastanawiam się nad tym, jak rozwiązać właśnie kwestie związane z niską świadomością nad, dotyczącą Możliwości wykorzystania kooperatyw mieszkaniowych w, w strategiach gmin. Mm -hmm. Okej, okay. bardzo ciekawe. To mam nadzieję, że będziemy informować na bieżąco. To jeżeli coś słuchaczy. wydarzy, to, to będę informować. Na, natomiast nie jest to jeszcze żaden program finansowany, więc jeżeli ktoś ma ochotę sfinansować <grym> program związany z, z projektowaniem <grym> strategii <grym> dla gmin i wykorzystaniem instrumentu kooperatyw mieszkaniowych, to zapraszam do kontaktu. No dobra, to może na sam koniec, jak już wspomniałaś o kontakcie, to może warto właśnie wspomnieć, gdzie w internecie można cię. Wyszukać, pod jakimi adresami skontaktować i w jaki sposób się do ciebie odezwać. Jasne. Ja, ja działam pod szyldem Okno na Koop. Czerpię wiedzę głównie z Holandii i staram się tłumaczyć zjawiska niderlandzkie i przekładać je na polski kontekst. I, i to jest mój szyld, który jest trochę działalnością edukacyjną, trochę mam nadzieję, wkrótce projektową. Okno, jak okno, przez które wyglądamy na koop, na kooperatywy. Okno na koop.pl to jest, to jest moja strona, i tam znajduje się adres i kontakt do mnie. I mam nadzieję, że to się jakoś będzie rozwijać, i, i że będę się sieciować z osobami zainteresowanymi instrumentem kooperatyw mieszkaniowy, mieszkaniowych i mieszkalnictwem w ogóle. A wszystkie te najważniejsze linki też znajdziecie w opisie tego podcastu. A póki co bardzo Ci dziękuję. Za stosunkowo długą, długą rozmowę. Myślę, że kooperatywy zostały troszkę rozświetlone, wyjaśnione i przybliżone. Mam nadzieję, że właśnie trochę się dzięki tej rozmowie przybliżyliśmy do tego pojęcia, które nieraz trochę wygląda na enigmatyczne, nie wiadomo, co się za tym kryje, a wydaje mi się, że teraz jesteśmy o krok bliżej. Także to była bardzo przyjemność. Ci dziękuję to była przyjemność. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że temat kooperatyw Was zaintrygował, zainteresował, bo no jednak te poszukiwania alternatyw, modeli mieszkaniowych no to jest istotny bodziec dla dywersyfikacji rynku mieszkaniowego. No i taka ciekawa próba współtworzenia w ogóle miasta i takiej architektury szytej na miarę. Natomiast po więcej informacji i inspiracji koniecznie zaglądajcie do opisu tego odcinka, tam kilka dodatkowych linków w tym temacie, również tych związanych z działalnością mojej rozmówczyni. Moi drodzy, to wszystko na dziś, dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.